Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne żużlowe emocje na kanale Best Speedway TV. Jakżeby inaczej, oczywiście w duńskim wydaniu. Jesteśmy w Fjellstedt, gdzie już za chwilę rozpocznie się wielki finał Pucharu Danii. Cztery najlepsze zespoły spotkają się właśnie na torze w Fjellstedt, aby rozstrzygnąć między sobą tytuł najlepszej drużyny w Danii, oczywiście w Pucharze Danii, bo oczywiście rozgrywki Ligi Duńskiej też żyją swoim życiem. Na to miejmy nadzieję emocjonujące spotkanie czterech ekip zaprasza Państwa Krystian Natoński. Za chwilę z pewnością dowiemy się, jakie drużyny wystartują w tych zmaganiach. Co nas cieszy, to to, że są kibice, co przed chwilą mogliśmy zauważyć, a to już składy drużyn, które właśnie pojadą w tym Pucharze Danii. Team Fjellstedt, a więc gospodarze dzisiaj w kaskach czerwonych: Benjamin Basso, Dimitri Berger, Frederik Jakobsen, Peter Kildemand i Markus Birkemos. To już skład Sonderland Elite Speedway. W kaskach niebieskich będą rywalizować ci zawodnicy: Nikolaj Klint, Anders Thomsen, Kai Huckenbeck, Mats Hansen, Jesper Knudsen. A więc także tutaj doborowa obsada tej drużyny. Kolejna drużyna to Slangerup, a w barwach Slangerup m.in. Rohan Tangeid, ale także Michael Jepsen-Jensen, Andreas Liager, Jonas Seifert-Zolk i Silas Hygg. I stawkę drużyn uzupełnia Holstedt. Ostatni będą pierwszymi? Zobaczymy. Nie zdziwiłbym cię, no bo przecież w Holstedt jeździ chociażby trzykrotny indywidualny mistrz świata Nicky Petersen. Tutaj wielu kibiców pewnie zwraca uwagę przede wszystkim na tego pana, najbardziej utytułowanego w stawce zawodników, a będzie miał za wsparcie René Bacha, Rasmusa Jensena, Mariusa Nielsena i sama Jensena, no bo sam Nicky Petersen tutaj choćby się dwoił i troił, to tego Pucharu Danii nie wygra. Zobaczymy, jak zawodnicy zaprezentują się już w pierwszym biegu. 22 wyścigi, 3 ostatnie to wyścigi dominowane, w ostatnim jadą najlepsi, w przedostatnim ci w drugiej kolejności najlepsi, no i w tym pierwszym nominowanym ci, którzy są w trzeciej kolejności najlepsi. Mam nadzieję, że to jasno wytłumaczyłem. Zawodnicy pod numerem 5 w każdej drużynie to zawodnicy rezerwowi, którzy programowo są trzykrotnie wpisani do tego, by wyjechać na tor w biegach 5, 14 i 19. A przed nami już wyścig pierwszy, w którym zobaczymy Jonasa Seifert-Zolka ze Slangerup, Nikolasa Klinda z Sonderland, Petera Kildemanda w kasku czerwonym z ekipy Fjellstedt i René Bacha w kasku żółtym. Zawodnicy nie będą zmieniać kolorystyki kasków, tak jak w drużynowym Pucharze Świata w dawnej formule. Myślę, że wielu kibiców, zwłaszcza tych starszych, pamięta doskonale te rozgrywki i wystartowali i znakomicie z pierwszego pola Nikolaj Klint i on jest na pierwszym miejscu na przeciwległej prostej. Już było ciekawie, już było emocjonująco. Miejmy nadzieję, że te zawody w Fjellstedt faktycznie dostarczą nam wielu, wielu, wielu emocji. Będziemy świadkami wielu mijanek, wielu trasów, przetasowań, tak jak chociażby już w tym pierwszym biegu, bo na drugie miejsce wskakuje René Bach. René Bach jest drugi, a daleko, daleko z przodu po pewne 3 punkty jedzie Nikolaj Klint, drugi René Bach, taki Peter Kildemand, a stawkę zamyka w kasku białym Jonas Seifert-Zolk. Ale on jedzie naprawdę blisko Kildemanda. Więc to nie jest wiecie. Może teraz akurat Kildemand troszeczkę wjechał, więc wszystko wskazuje na to, że nic już w tym inauguracyjnym wyścigu nie zmieni. 3 punkty Nikolaj Klint. On pewnie dowiedzie tutaj środka. 2 René Bach. Po zupełnie programy to może sobie tutaj wpisać 2 punkty René Bach. 1 Peter Kildemand. I bez punktu przyjechał Jonas Seifert-Zolk. A za chwilę już wyścig drugi, w którym zobaczymy Andersa Thomsena, Frederika Jakobsena, Nickiego Petersena i Andreasa Liagera. Więc tutaj większość oczu, jak nie wszystkie, będą zwrócone na Nickiego Petersena, no bo to jest osobowość, to jest persona żużlowa. Gdzie się nie pojawi, tam zawsze przyciąga tłumy Nicky Petersen, a zwłaszcza Danii. W Danii rozmawiałem kiedyś z Nilsem Christianem Iversenem tutaj na kanale Best Speedway TV, który powiedział, że jest tylko jeden żużlowiec, który jest uważany za celebrytę w Danii. Tym żużlowcem jest właśnie Nicky Petersen, że żaden inny żużlowiec nie ma takiego statusu w Danii jak Nicky Petersen. Nawet Hans Nielsen, czterokrotny indywidualny mistrz świata, czy inni wcześniejsi duńscy mistrzowie. Nicky Petersen, a więc zobaczymy, jak ten duński celebryta, pół żartem, pół serio, zaprezentuje się
Namę w tym drugim wyścigu, na razie na drugim miejscu, ale zobaczymy, czy dogoni w kasku niebieskim Andersa Thomsena. Anders Thomsen to też przecież postać już doświadczona, może nie tak utytułowana jak Nicky Pedersen, ale na pewno jeżdżące świetnie w barwach moje Bermudy Stale Gorzów wypracował sobie pewną markę i proszę teraz zobaczyć, jak, z jaką przewagą jedzie na te drugim Nickim Petersenem. Stawkę zamyka reprezentant gospodarza, więc Fredrik Jakobsen, a na trzecim miejscu w kasku białym Andreas Lieager. Tak to się układa w tym drugim wyścigu. Przed nami ostatnie okrążenie. No i raczej nic nieoczekiwanego nie wydarzy się w tej gonitwie. Nicky Pedersen, czy to niespodzianka, że zajął dopiero drugie miejsce? Dopiero oczywiście w cudzysłowie, raczej nie, bo jednak Anders Thomsen to też już zawodnik powszechnie kibicom Speedwaya znany, nie tylko w Danii, więc to nie jest chyba niespodzianka, że Anders Thomsen wygrywa ten wyścig, mimo że faworytem na pewno był Nicky Pedersen. On musi zadowolić się dwoma punktami, podobnie jak jego ekipa Holstedt Tigers, a przed nami już wyścig trzeci. Dimitri Bersh, Ronald Tangate, Mats Hansen i Rasmus Jensen. Tak wygląda obsada tej trzeciej gonitwy. No i tutaj wskazać faworyta na pewno nie jest łatwo. Zobaczymy, jak tutaj zaprezentują się zawodnicy poszczególnych drużyn. Tak jak powiedziałem na samym początku naszej relacji, zasady tego pucharu, jak w drużynowym pucharze świata, więc każdy z zawodników poszczególnych drużyn wyjeżdża do każdego biegu, tutaj nie ma rywalizacji parowej. Te są skumowane pod nosą motocykle Dimitriego Bersha na pustko starcy, no i automatycznie na tym znacznie stracie już na ostatnim miejscu, a na pierwszej lokacji w tym momencie Rohan Tangate i pewnie ucieknie teraz daleko do przodu. Na drugim miejscu w kasku górskim jedzie Marius Nielsen. Kaskę niebieski Kajku Kembekiem na miejscu trzecim i stawkę zamyka reprezentant gospodarzy, a więc Dimitri Bersha. Na prowadzeniu jedzie o pewne 3 punkty Rohan Tangate, żużlowiec Unitarnów. Świetnie rozpocznie te zawody i to będzie trójeczka na konto nie tylko jego, ale przede wszystkim na konto zespołu Slangerup. 3 punkty Rohan Tangate, 2 punkty Rasmus Jensen, 1 Mats Hansen i bez punktu Dimitri Bersha, a więc lekki falstart Francuza, ale oczywiście to dopiero pierwsze biegi, pierwsza seria. Zobaczymy w dalszej fazie rywalizacji, jak ten utalentowany Francuz będzie się spisywał. Patrząc na składy poszczególnych drużyn, naprawdę ciężko tutaj wskazać faworyta do zwycięstwa. Wydaje się, że najbardziej wyrównany skład tutaj, nie będzie tajemnicą, jeżeli to powiem, że najbardziej wyrównany skład tutaj rozstrzygnie, kto wygra. Niekoniecznie te gwiazdy muszą tutaj decydować. Gdybyśmy mieli mierzyć siłę zespołów gwiazdami, no to największa jest w ekipie Holstedt Nicky Pedersen, ale pytanie, jak inni zawodnicy tej drużyny będą się spisywać w tych zawodach, a w wyścigu czwartym Holstedt w kasku żółtym z trzeciego pola reprezentuje Marius Nielsen, ponadto Kai Hukkenbeck, kask niebieski, kask czerwony Benjamin Basso i najbliżej bandy w kasku białym Michael Jebsen Jensen, a więc Sonderland, Fjellstedt, Holstedt i Slangerup. Mocno przytrzymał sędzia taśmę, zawodnicy musieli być cierpliwi, wystartowali i kto najlepiej na tej przeciwległej prostej? Myślałem, że to będzie Michael Jebsen Jensen, ale nic z tego. Na prowadzeniu w kasku niebieskim jedzie Kai Hukkenbeck, ale naciska go Michael Jebsen Jensen, indywidualny, były oczywiście indywidualny mistrz świata juniorów, który w przyszłym roku skończy 30 lat. Strasznie szybko ten czas ucieka dla wielu kibiców, także dla mnie gdzieś tam ciągle przed oczami mam tego młodego, zaczynającego karierę Michaela Jebsena Jensena, a przecież już właśnie w przyszłym sezonie temu zawodnikowi stuknie 30, jest on w pełni już doświadczonym żużlowcem, który w tym biegu jedzie na drugim miejscu, Michael Jebsen Jensen, żużlowiec Slangerup, a po 3 punkty zmierza, a w zasadzie już
zmierzył Kai Hukenbeck. Jemu śmiało możemy zapisać 3 punkty do programu. Michael Jebsen-Jensen 2 oczka. Benjamin Basso 1 punkt. I stawkę zamknął Marius Nielsen z ekipy Holstedt. I przed nami wyścig piąty, zamykający pierwszą serię startów finału Pucharu Danii, w którym jadą ci, o których wspomniałem też na początku naszej transmisji, a więc rezerwowi Markus Birkemos, Jesper Knudsen, Silas Hegg i Sam Jensen. Oni programowo mają na tym torze pojawić się trzykrotnie w wyścigu właśnie piątym, także w wyścigu 14 i w wyścigu 19, ale być może pojawią się w wyścigach nominowanych, jeżeli tylko będą dobrze prezentować się w tej części zasadniczej. A więc zobaczymy, jak ci teoretycznie najmniej doświadczeni, najmłodsi spiszą się tu na torze w Fjellstedt. Gospodarzy w kasku czerwonym z pierwszego pola reprezentuje Markus Birkemos i wydaje się, że to on jest faworytem tego wyścigu. Różlowiec Stali Gorzów z pierwszego pola, jak się spisze, chyba najlepiej, najszybciej miał do tego dojazdu i chyba będzie na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest Jesper Knudsen, trzecia lokata w tym momencie. Silas Hegg. Stawkę zamyka Sam Jensen. Tak to wygląda na pierwszym okrążeniu. Prowadzi bardzo pewnie Markus Birkemos. To akurat nie jest żadna niespodzianka. Tutaj najbardziej doświadczony z tego grona zawodników, który ma za sobą już występy w PGE Ekstralidze. Ze zmiennym szczęściem, to nie zmienia faktu, że sam debiut tego zawodnika w barwach Stali Gorzów to już jest dla niego spory, spory sukces, który mogą i koledzy tego biegu mu to zazdrościć. I to widać. Widać tutaj, że Birkemos jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem, wie jak jechać po tym torze, chociaż trzeba przyznać, że blisko niego jedzie jeszcze Knudsen. Wydawało się w pewnym momencie, nawet teraz widać, że na tym dojeździe do łuku zbliża się do Birkemosa, ale na prostej ta maszyna Birkemosa znacznie szybsza i to on dojeżdża do mety na pierwszym miejscu. Pięknie właśnie dla Birkemosa z drużyny Fjellstedt, 2 punkty dla Jespera Knudsena, 1 punkt Silas, 3 punktu Sam Jensen. Tych zawodników powinniśmy obejrzeć, przynajmniej według rozpiski, dopiero w 14 wyścigu, a my już zaczynamy drugą serię startów. Roan Tangate, Marius Nielsen, Peter Kildemand i Anders Thomsen, tak wygląda obsada tego wyścigu numer 6. A więc możemy zacierać ręce, bo zapowiada się naprawdę dużo, dużo emocji. No to najlepiej Roan Tangate z tego pierwszego pola, ale Thomsen napędza się po szerokiej. Na prowadzeniu na razie Roan Tangate z drużyny Slangerów, ale wydaje mi się, że tutaj Thomsen nie odpuści, że Thomsen jest szybki i chyba nawet w tym momencie wyprzedza Australijczyka. Tak jest, Anders Thomsen jedzie po swoją kolejną trójeczkę. Anders Thomsen w pierwszym wyścigu pokonał nie byle kogo, bo Nickiego Petersena, a teraz ma szansę pokonać i mieć na rozkładzie Roana Tangate'a, który jak widzimy cały czas jest blisko Duńczyka, ale wydaje się, że Thomsen kontroluje sytuację. Żużlowiec ekipy Sunderland. Jeszcze raz przypomnę, że zawodnicy poszczególnych drużyn tutaj będą jeździć cały czas w tych samych kaskach, tak jak w drużynowym Pucharze Świata, więc zawodnicy Fjellstedt, gospodarze tych zawodów w kasku czerwonym non-stop, tak samo Sunderland w kaskach niebieskich. I na prowadzeniu właśnie Anders Thomsen z tej drużyny. Kask biały to Slangerów i kask żółty Holstedt. Mamy potwierdzenie wyścigu szóstego. Peter Kildemand ostatnie miejsce, Marius Nielsen 3 punkty. To myślę, że lekka niespodzianka. Peter Kildemand w swoim wcześniejszym wyścigu przecież przyjechał na miejscu trzecim. Teraz musi pogodzić się z ostatnią lokatą. Wyścig siódmy, Fredrik Jakobsen, Michael Jebsen-Jensen, Rasmus Jensen i stawkę zamyka Nikolaj Klint. Tak wygląda obsada wyścigu siódmego. Ci najbardziej doświadczeni, a więc Michael Jebsen-Jensen i Nikolaj Klint. Oni teoretycznie tutaj powinni rozdawać karty. Kaskę biały Jebsen-Jensen, kaskę niebieskie Nikolaj Klint, ale zobaczymy, czy faktycznie tak będzie, a może ktoś inny tutaj zaskoczy. Wystartowali
No i proszę, najlepiej tutaj nie ani nie Michael Jebsen-Jensen, ani nie Nikolaj Klint, ale poczekajmy, bo może tutaj który z nich przedrze się na pierwsze miejsce. Teraz agresywnie Michael Jebsen-Jensen wychodzi właśnie na czoło stawki, wyprzedza Fredrika Jakobsena, a tam jeszcze czai się po wewnętrznej Nikolaj Klint i chyba też za chwilę minie młodego Duńczyka. Doświadczenie Klinda chyba weźmie górą, mimo że to Jakobsen jedzie jakby nie patrzeć na swoim domowym torze i teraz otwarty atak Klinda jest drugi. Mamy ciekawy wyścig, siódmy na prowadzeniu cały czas Michael Jebsen-Jensen, który zaczął od dwójeczki, teraz jedzie po pewne, wydaje się, punkty Nikolaj Klint, natomiast zaczął od zwycięstwa, który jest w zawodach, teraz będzie musiał zadowolić się tylko jednym punktem, poczekajmy, bo to jest ostatnia prosta, trzy punkty Michael Jebsen-Jensen, dwa punkty Fredrik Jakobsen, jeden punkt Nikolaj Klint i bez punktu Rasmus Jensen. Tak wyglądają wyniki wyścigu siódmego, a my już za chwilę będziemy pasjonować się tym, co przed nami w gonitwie numer 8, w którym ujrzymy m.in. Nickiego Petersena. Wszystko na to wskazuje. Tutaj mamy chyba jakąś błąd na grafice. To nie jest Jonas Seifert-Solk, ta spółka. A nie, dobrze, już myślałem, że tutaj jest błąd. Nicky Peterson po prostu wyglądało tak, jakby jechał z drugiego pola, a po prostu ten tor, ta kamera przynajmniej tak pokazuje, jakby Nicky Peterson startował na drugim polu, a tak oczywiście nie jest. No zdecydowanie tutaj Nicky Peterson jest faworytem tej gonitwy. Gonitwy numer 8. Ojojoj, wyścig będzie przerwany. Zawodnicy dopiero teraz o tym się dowiedzieli. Taśma poszła nierówno. No i prawdopodobnie będziemy mieć powtórkę czteroosobową na składzie. Tak też się dzieje. A więc jeszcze raz. Od krawężnika Nicky Peterson, Jonas Seifert-Solk, Kai Hukenbeck i Dimitri Berzerno. Zdecydowany faworyt, tak jak powiedziałem wcześniej, tego wyścigu to Nicky Peterson. Ale oczywiście nie możemy odbierać szans pozostałym żużlowcom w tej gonitwie. Nicky Peterson już gotowy, już skoncentrowany. On już chce, żeby ten wyścig się rozpoczął. I wystartowali, taśma w górę, Nicky Peterson najlepiej, ale proszę zobaczyć, jak po szerokiej napędza się w kasku niebieskim Kai Hukenbeck i skidby miał wejść pod łokieć Nicky Petersena. Nie, na razie Nicky Peterson na prowadzeniu, ale chyba będzie musiał wykonać do całego końca, bo Hukenbeck nie odpuści. Tymczasem jest też ciekawa walka o tę lokatę, Dimitri Berzerno walczy z zawodnikiem klasku białym, a więc Jonasem Seifert-Solkiem. No i Seifert-Solk teraz wchodzi pod łokieć wewnętrznej i wyprzedza Francuza. A do Nickiego Petersena konsekwentnie zbliża się Kai Hukenbeck. To na pewno ciekawe. Niemiec będzie jeszcze w stanie tutaj zagrozić utytułowanemu Duńczykowi. Nicky Petersen. Ostatnie okrążenie. Wydaje się, że kontroluje sytuację, gdy może Hukenbeck siedzi na pole. Ostatni łuk, ostatnia prosta, Kai Hukenbeck, ależ teraz Nicky Peterson przeczytał zamiary Hukenbecka. Może z tej kamery nie było to tak widać dokładnie, ale dało się mimo wszystko zauważyć, że Nicky przyczytał do krawężnika, tak jakby przeczytał, że Hukenbeck będzie chciał zrobić popularne nożyce, dwa punkty Hukenbeck, jeden na Seifert Solk i bez punktu Dimitri. Także tak to wyglądało w wyścigu, no ale doświadczenie Nickiego Petersena wzięło górę. A propos tej kamery, no to Państwo muszą tutaj nam wybaczyć, oczywiście to nie jest nasza wina, akurat takiej, a nie innej kamery mamy przekaz z Danii. Jesteśmy troszeczkę przyzwyczajeni do innych realiów, jeśli chodzi o transmisje, czy to internetowe, czy to telewizyjne, ale nie narzekajmy. Wyścig dziewiąty. Liager, Rennebach, Benjamin Basso i Matt Hansen. Tak to wygląda, jeśli chodzi o wyścig kolejny. Ludzkę nieruchomo pod taśmą i jedziemy. Kamery przynajmniej dobrze widać, czy taśma idzie równo w górę.
to jest ten plus. No i też dobrze widać, co się dzieje na pierwszym łuku. Tu się to straci, to jest dobre spięcie, co się dzieje na drugim łuku. A widzieliśmy, że tam doszło do lekkiego spięcia. Andreas Liager o mało nie upadł, no i w złym momencie to powiedziałem, bo nie upadł na pierwszym łuku, upadł na łuku numer 2 i ten wyścig prawdopodobnie będzie przerwany, bo Liager raczej nie wstanie z toru, licząc na to, że adwersarz będzie wykluczony z powtórki. Ktoś na pewno będzie musiał, bo to już był drugi łuk. Już ostro było na pierwszym łuku, nie mamy tutaj powtórek, ale było widać, że tam była walka na łokcie, że zderzyli się motocyklami. Teraz mamy powtórkę, ale oczywiście to jest powtórka tego, co wydarzyło się na drugim łuku, a więc upadek Andreasa Liagera. No i pytanie, czy wykluczony będzie Liager, czy jednak Hansen w ekipie Sunderland. Ciężko powiedzieć z tej powtórki, czy tutaj był kontakt, czy nie, czy Liager mógł się utrzymać na motocyklu. Pytanie, czy te powtórki nam cokolwiek dadzą. Był kontakt. Nie, za chwilę będziemy wszystko wiedzieć. Czy jedziemy bez kasku białego, czy bez kasku niebieskiego. Na Państwa ekranach Andreas Liager, żużlowiec ekipy bydgoskiej, który zdaniem sędziego był winowajcą przerwania tego wyścigu, a więc jedziemy bez Andreasa Liagera, więc powtórka w trzyosobowym składzie: René Bach w kasku żółtym, w kasku czerwonym Benjamin Basso i Matt Hansen w kasku niebieskim. Najwięcej punktów drużyna Sunderland, aż 18. O tym też oczywiście warto mówić, no bo tutaj jest walka drużynowa, to nie są zawody indywidualne, więc trzeba śledzić, kto ma najwięcej punktów. Oczywiście w tych zawodach też jest instytucja jokera, tak jak w drużynowym pucharze. Zobaczymy, czy ten joker pójdzie w użyciu. Wystartowali René Bach najlepiej w kasku żółtym, ale widzimy, jak ciasto na tej przeciwległej prostej wykorzystuje to Benjamin Basso, ale René Bach odzyskuje pierwszą lokatę. Zobaczymy, na jak długo, bo Basso znowu jest na prowadzeniu. Ależ tasują nam się żużlowcy, ależ mamy piękny wyścig, mimo że tylko w trzyosobowej obsadzie, mimo że nie ma tutaj może w tej gonitwie największych gwiazd, które biorą udział w tych zawodach, ale to jest właśnie piękne żużla. Tylko koniecznie muszą jechać najbardziej znani, czy stanie świecić ten gazet. Mogą jechać teoretycznie nie znani, a i tak potrafią dostarczyć nam wielkich emocji. Oglądamy naprawdę dobre ścigania na torze w Fielsztetty. Sytuacja chyba się lekko unormowała, prowadzi René Bach, a więc można rzec, że wszystko wraca do punktu wyjścia, bo to on jako pierwszy objął prowadzenie w tym wyścigu, potem było lekkie pasowanie i widzimy, że Basso nie rezygnuje. On był przecież przez chwilę na pierwszym miejscu w tym wyścigu i pytanie, czy drugi, czy trzeci, bo tam było naprawdę ciasno, jednak trzecie dla Benjamina Basso, 2 punkty. Ojojoj, ależ tutaj niespotykana sytuacja, no proszę. A tego się akurat, proszę Państwa, nie spodziewałem. Ja już tutaj patrzyłem program, kto jedzie w kolejnym wyścigu. Zawiesiłem swój głos, no bo doszło do kuriozalnej sytuacji. Po wyścigu szczepili się motocyklami zawodnicy. Pytanie, czy tutaj była jakaś intencja któregoś z zawodników, że chcieli sobie coś wytłumaczyć, czy może czysty przypadek o tym zadecydował. René Bach miał tutaj pretensję do Benjamina Basso. Szkoda, że realizator nie pokazał nam powtórki, ale gdzieś tam Państwo będą mogli sobie to potem jeszcze raz tworzyć. Mats Hansen, Peter Kildemar, Michael Jebsen Jensen i Nicky Petersen. Ależ obsada tego wyścigu. 13 punktów Folstead Tigers, 13 Slangerów, 20 punktów Sunderland, ale tutaj ten wyścig po to, żeby dogonić Sunderland, musi się rozpocząć. Na razie najsłabsza ekipa Fielsztedt, 8 oczek. Wracając do tamtej poprzedniej sytuacji, tak jak powiedziałem Państwu, gdzieś tam mogą wolny chwil sobie to cofnąć i zobaczyć, jak to się stało, że doszło do takiej kuriozalnej sytuacji. Ale my już jesteśmy w 40. Bardzo blisko siły ustawienie, byli Michael Jepsen, Jensen, Niki Petersen. Petersen przegrywa, ale schodzi prawęśnika, osiemnikoda. Na razie jest ostatni zamknięty brutalnie teraz przez Petera Kildemanda. Ostatni Petersen, to jest duże zaskoczenie. Zobaczymy, czy ten najbardziej utytułowany, najbardziej bezpieczny będzie w stanie cokolwiek jest teraz w tym
wyścigu dziesiątego, bo jest w tym momencie w tarapatach. A na prowadzeniu damy sobie zdanie, tak można ująć, nad szansem. Ale zbliża się do niego Michael Jepsen-Jensen, szeroko, z ostatnim okrążeniem i przyzwyczaj wyprzedzić na tym ostatnim okrążeniu Matta Hansena. To jest może ten moment, ale zamknął mu drzwi w tym momencie Matt Hansen, chociaż jeszcze jedna szansa, podniosło potoczy, które Jepsenowi wykorzystał to Matt Hansen, bo śmiech, jak widzę, gdyby nie ten błąd Jepsena-Jensena i gdyby nie to w dysłowie zamknięcie drzwi na przeciwległej prostej, 50 metrów wcześniej, no to Jepsen-Jensen siłą rozpędu wyprzedziłby Hansena. Tak się jednak nie stało i latam sobie teraz zawodnicy, ten ostatni łuk Jepsen-Jensen jakby pokazywał, jak mu podniosło motocykl. Największe zaskoczenie to oczywiście Nicky Petersen, który w tym wyścigu, jakby nie patrzeć, lekko mówiąc, rozczarował, przyjechał na ostatnim miejscu. Ranebach, Kai Hukenbeck, Rohan Tangate i Fredrik Jakobsen. To wyścig 11. Sonderland ma 8 punktów przewagi nad drugim Team Fjellstedt, którego barwy reprezentuje w wyścigu 11 właśnie Rohan Tangate, a więc jesteśmy już na półmetku tej rywalizacji, bo przypomnę 22 wyścigi w tych dzisiejszych zawodach finału Pucharu Danii. Ranebach w kasku żółtym. On świetnie zaprezentował się w swojej poprzedniej gonitwie, ale teraz będzie miał o wiele trudniejsze zadanie, bo widzimy, że spadł na ostatnie miejsce. Na drugim miejscu jedzie Rohan Tangate, a prowadzi Kai Hukenbeck. A więc Kai Hukenbeck jedzie po swoją drugą trójkę. W tych zawodach on wygrał swój bieg w wyścigu numer 4, potem był drugi, a teraz znowu 3. No jeżeli dowiezie te 3 punkty do mety, będzie miał już 8 punktów na swoim koncie i będzie absolutnie liderem swojego zespołu wespół z Andersem Thompsonem, który po dwóch biegach jest niepokonany. I co najważniejsze, jego zespół Sunderland powiększy przewagę nad resztą stawki w tych dzisiejszych zawodach. Konsekwentnie zawodnicy w kaskach niebieskich startujący dzisiaj. Powiększają przewagę nad rywalami i pewnie zmierzają po zwycięstwo w tych zawodach, bo przekroczyliśmy już półmetek rywalizacji. Być może zobaczymy tabelę biegów z tej okazji, a być może nie. Mamy tutaj teraz obrazki z przerwy między poszczególnymi biegami rozgrywki Pucharu Danii. Coś, co jest w naszym kraju, no nie przyjęło się, jeśli chodzi o róże, u nas nie ma rozgrywek. Puchar Polski, kiedyś takie rozgrywki były, teraz takich rozgrywek nie ma. Myślę, że tych zawodów różowych i tak już jest sporo, więc ciężko byłoby wcisnąć w kalendarz kolejne zmagania, które tak naprawdę byłyby jedynie duplikatem tego, co dzieje się w PGE Ekstralidze. Tak naprawdę Liga zawsze napędzała polski żużel i każde inne rozgrywki raczej by się nie przyjęły, bo przecież pamiętamy, że był pomysł, aby rewitalizować rozgrywkę Puchar Europy, żużlowa Liga Mistrzów. Odbyło się parę edycji, też nie spotkało się to z odzewem, więc myślę, że rozgrywki o Puchar Polski byłyby na pewno ciekawe dla drużyn z niższych lig, jeżeli te miałyby się w tych pierwszych rundach zmagań konfrontować z drużynami z PGE Ekstraligi, ale koniec końców wydaje się, że i tak wszystko rozstrzygałoby się właśnie między drużynami z topu z Ekstraligi, zakładając, że wszystkie drużyny jechałyby w swoich najmocniejszych składach. To jest temat na pewno na osobną historię, czy u nas w Polsce przyjęłyby się rozgrywki o Puchar Polski, można się do tego odnieść gdzieś tam w komentarzach, a my już wracamy na tor. Wyścig 12, Nikolaj Klint, Andreas Liager, Dimitri Berger i Marius Nielsen. Tak wygląda obsada wyścigu 12. Zobaczymy, jak teraz zaprezentuje się reprezentant lidera klasyfikacji punktowej, a więc Sunderland, w kasku niebieskim Nikolaj Klint. On najlepiej z tego pierwszego pola. Ale poczekajmy, co się wydarzy na tej przeciwległej prostej w tym 12 wyścigu.
bo gdzieś tam Andreas Liager, jak widzimy, już jest na pierwszym miejscu, a więc szybko poradził sobie z doświadczonym Nikolajem Klindem Rodakiem. Na prowadzeniu właśnie jedzie Nikolaj Klind, przepraszam, Andreas Liager po szerokiej, zupełnie inaczej jedzie Klind, o bliżej krawężnika. Dimitri Berże w kasku czerwonym, przypomnę, a w kasku żółtym stawkę zamyka Marius Nielsen. Zrobiły się już dosyć spore odległości między zawodnikami, a więc wszystko wskazuje na to, że już tutaj emocji nie będzie. 3 punkty będziemy mogli zapisać na konto Andreasa Liagera z drużyny Slangerów, a więc Slangerów odrobi jedno oczko do Nikolaja Klinda i ekipy Sonderland. 1 punkt Dimitri Berże dla swojej drużyny, a więc dla drużyny gospodarzy Tim Fjellstedt i Marius Nielsen z drużyny Holstedt zamknął stawkę, a więc jeśli chodzi o Holstedt, no to tutaj ta drużyna radzi sobie w kratkę, można powiedzieć, w tych zawodach. Jak widzimy w tabelę punktową, to tutaj 28 ma Sonderland, a Holstedt, a Slangerów ma 20 i w tym momencie to jest jedyny zespół, który może zagrozić ekipie Sonderland, no bo Fjellstedt 11 punktów, Holstedt 13, ciężko będzie tutaj dogonić liderów tej tabeli punktowej, tym bardziej, że barwy Sonderland w tym biegu będzie reprezentował nie byle kto, bo Anders Thomsen w wyścigu 13 i on tutaj na pewno jest faworytem, do tej pory niepokonany, chociaż nie wygrywa tego startu reprezentant Stali Gorzów, oczywiście w dzisiejszych zawodach reprezentujący barwy Sonderland. Anders Thomsen, on na pewno się napędzi po szerokiej, on na pewno tutaj będzie walczył do samego końca o 3 punkty i zobaczymy, czy wyprzedzi Rasmusa Jensena. Tak jest, to się dzieje w tym momencie. Rasmus Jensen spada na drugie miejsce i wyprzedza go Anders Thomsen w kasku białym w tym wyścigu. Jedzie Jonas Seifert-Solk i on jest na miejscu trzecim, chociaż widzimy, że gdzieś tam próbuje wyprzedzić go w kasku czerwonym, tej 13 gonitwie, oby nie pechowej, Benjamin Basso. Ale Basso ma coraz mniej czasu i coraz większy dystans, traci do Jonasa Seifert-Solka i tutaj już się nic nie wydarzy w tym 13 wyścigu. Anders Thomsen, on notuje swoją kolejną trójeczkę w tym wyścigu. I jest, o ile się nie mylę, jedynym niepokonanym żużlowcem w tych zawodach. Zobaczymy, czy pojedzie po komplet punktów, co byłoby taką wisienką na torcie, bo na ten moment wszystko wskazuje na to, że jego zespół Sonderland wygra te rozgrywki, a właśnie Thomsen mógłby je skwitować z kompletem punktów. Jakieś problemy sprzętowe Silasa Hygge'a. No i czy on zdoła w tym 14 wyścigu wystartować, czy jednak do mety nie dojedzie, jedzie jeszcze sam Jensen, jest Jesper Knudsen. Wyścig 14 oczywiście to wyścig rezerwowych, a więc zawodników z numerem 5. Tak jak już mówiłem na początku naszej transmisji, wyścig 5, 14 i 19 to są te wyścigi, w których mają wystartować w tych zawodach rezerwowi. Znakomicie w kasku czerwonym Markus Birkemoels, a więc on kolejny raz tutaj udowadnia, że jest absolutnie faworytem tych wyścigów z udziałem rezerwowych. Na drugim miejscu w tym momencie w kasku białym jedzie Silas Hygge. Trzecia pozycja to sam Jensen, a Jesper Knudsen zamyka stawkę. A więc to może być jeden z tych nielicznych biegów w tych zawodach, gdzie zawodnik jest Sonderland. Ojojoj, ależ teraz niebezpieczna sytuacja. I chciałem powiedzieć, że to może być jeden z nielicznych wyścigów, w których zawodnik Sonderland będzie na ostatnim miejscu, ale to w tym momencie schodzi na dalszy plan, bo było bardzo niebezpiecznie. Na pewno zobaczymy powtórkę w kasku żółtym sam Jensen. Wydawało się, że to jest sytuacja, w której nic złego się wydarzyć nie może. To jest wyścig najmniej doświadczonych zawodników, najmniej rutynowany, więc tutaj
Trzeba brać poprawkę na to, że różne błędy się zdarzają, aczkolwiek to nie jest efekt błędu, jak widzimy w powtórce. Wydaje się, że tu po prostu pęknięty łańcuszek sprawił, że ten motocykl nagle stanął, zatrzymał się. To są bardzo niebezpieczne sytuacje. Wszystko na to wskazuje, oczywiście mówię to z perspektywy, tak jak Państwo, z perspektywy widza. Nie mam tutaj żadnej dodatkowej wiedzy, także wydaje mi się, że to wyglądało na typowy defekt, jeśli chodzi o pęknięty łańcuszek, bo tak ten motocykl się zachowuje właśnie, jeżeli łańcuszek pęka, ten motocykl stanął dosłownie. No i całe szczęście, że Jesper Knudsen zdążył minąć zawodnika w kasku żółtym, sama Jensena, i nie doszło tutaj do naprawdę dużego karambolu, bo niewiele zabrakło. Myślę, że Jensen może po tych zawodach postawić duże piwo Knudsenowi za to, że ten w niego nie wjechał i zdążył zareagować, a widzimy, że Knudsen ucierpiał w tej sytuacji, także tym bardziej Jensen powinien być wdzięczny Knudsenowi za przytomność umysłu. Birke Mous 3, Silas Hygge 2, to uzupełnienie tego wyścigu 14, wyniki zostały zaliczone. Najważniejsze, że nic złego się w tym wyścigu nie stało, bo było naprawdę bardzo niebezpiecznie. Wyścig 15. Mariusz Nielsen, Mats Hansen, Fredrik Jakobsen i Jonas Seifert-Solk. Widzimy też tabelę punktową. Sondre Lejant 32 punkty, 23 ma Jonas Seifert-Solk, a więc 9 punktów straty. Czy uda się w tym biegu ekipie Slangerów odrobić chociaż jedno oczko? Czy może Sondre Lejant konsekwentnie będzie powiększało przewagę w tych zawodach? I wystartowali Mats Hansen najgorzej, no może nie najgorzej, ale na pewno nie wygrał tego startu, ale proszę zobaczyć, jakim jednym manewrem potrafił przedrzeć się praktycznie z ostatniej lokaty na pierwsze miejsce. Jeżeli tak będą jechać w tych zawodach żużlowcy Sunderland, to nic nie będzie w stanie im zabrać tego pierwszego miejsca, bo przecież to już 15 wyścig, a ta ich przewaga nad drugim Slangerup za chwilę może wzrosnąć do 10 punktów, bo zawodnik Slangerup w kasku białym w tym biegu Jonas Seifert-Solk jest na miejscu drugim. Widzimy, że zbliża się do Matsa Hansena. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie i pytanie, czy jeszcze będzie w stanie cokolwiek tutaj wskurać w tej gonitwie numer 15. W kasku żółtym Mariusz Nielsen musi obronić z kolei jeden punkt i chyba uda mu się tej sztuki dokonać. Za chwilę będziemy mieć potwierdzenie. Mats Hansen 3 punkty, Jonas Seifert-Solk 2, Mariusz Nielsen 1 i Fredrik Jakobsen bez punktu. I za chwilę wyścig 16, który widzimy w kasku żółtym Rasmusa Jensena. Także Andreasa Ligera w kasku białym, będzie także Kai Hukenbeck w kasku niebieskim i Peter Kildemand w kasku czerwonym. A więc także ciekawa obsada tej gonitwy. Wyścig 16, przypomnę. I kto najlepiej ze startu w kasku żółtym na prowadzeniu póki co? Rasmus Jensen, ale pytanie, na jak długo wyścig przerwany? A więc nie na długo. Rasmus Jensen był na prowadzeniu, ale będzie miał jeszcze jedną szansę w powtórce tego biegu. Widzimy, gdzie ustawiona jest pani pełniąca funkcję wirażowego. To też ciekawy obrazek. Zakładam, że pełni taką funkcję, mając czerwoną chorągiewkę i kamizelkę odblaskową, wygląda na panią wirażową, która gdzieś tam usytuowana jest na wysokości trybuny, na wysokości startu. Dania, jak widać, to nie jest nasza pierwsza transmisja z rozgrywek duńskich, więc uczymy się na bieżąco różnych tutaj obyczajów związanych z duńskim speedwayem. Powtórka w czteroosobowym składzie.
i wystartowali. I pytanie, czy znowu dobrze wystartuje Rasmus Jensen w kasku żółtym. Tak jest, on jest na prowadzeniu, ale chyba znowu tylko przez chwilę, bo Andreas Liager wchodzi mu pod łokieć i jedzie po swoją drugą trójeczkę w tych zawodach. Rasmus Jensen musi znowu otwierać ataki. Zobaczymy, czy utrzyma drugą lokatę. Oj, znowu tam było niebezpiecznie. Znowu gdzieś tam przez chwilę się wystraszyłem, że może dojść do karambolu. Bo blisko był Kai Hukenbeck, a stawkę zamyka Peter Kildeland. To też na pewno duże rozczarowanie, jeśli chodzi o zawodnika gospodarzy. Peter Kildeland dopiero na ostatnim miejscu. Patrzy na swój motocykl. Kildeland tak jakby chciał wymusić na widzach, aby ci zrozumieli go, że ma jakieś pretensje ze sprzętem, że to nie jest efekt jego słabej dyspozycji, tylko po prostu o jego sprzęt zawodzi, a tymczasem po szerokiej Hukenbeck gdzieś tam bardzo szeroko, ale nie dał rady wyprzedzić Jensena. I 3 punkty na konto Andreasa Liagera, a więc ta druga część zawodów bardzo dobra w jego wykonaniu, bo przypomnijmy, że zaczął od jedynki, potem defekt, a 2 ostatnie wyścigi to 2 trójeczki żużlowca Polonii Bydgoszcz i dzięki temu jego zespół Slangerup okazuje się najlepszy w tym wyścigu, ale wciąż ta strata do Sunderland jest naprawdę spora. Ona wynosi 8 punktów, a mamy przecież już wyścig 17. Michael Jebsen-Jensen, Dimitri Berger, René Bach i Anders Thomsen. Ten niepokonany żużlowiec Stali Gorzów, reprezentujący dzisiaj barwy Sunderland, Anders Thomsen, czy także z czwartego pola będzie w stanie tutaj wznieść się na wyżyny swoich możliwości i pokonać rywali, na pewno niełatwych rywali, ale Thomsen dzisiaj jest świetnie dysponowany. Co ciekawe, spojrzał się w lewo, a nie w prawo, będąc na tym czwartym polu. Nie wiem, czy Państwo zdążyli to zauważyć. Thomsen, patrzę na niego, jest trzeci w tym momencie. Michael Jebsen-Jensen znowu ma jakieś problemy w swojej poprzedniej gonitwie w identycznym miejscu. Tak naprawdę też popełnił błąd. I spada na miejsce trzecie. Thomsen szybko to wykorzystuje. Za chwilę może przedrzeć się na prowadzenie Anders Thomsen, bo widać, że jest w gazie, widać, że jest w wielkiej formie, ależ z łatwością, z dziecinną łatwością poradził sobie teraz Anders Thomsen i zmierza po kolejne 3 punkty. Ten oto żużlowiec. Stali Gorzu. Michael Jebsen-Jensen w międzyczasie przedarł się na drugą lokatę, wyprzedził Dimitriego Bergera, więc tak to wygląda na kresce. Anders Thomsen, wielkie brawa dla tego zawodnika, komplet punktów. On do tych biegów nominowanych przystąpi właśnie z kompletem oczek. Na pewno pojedzie w ostatnim biegu numer 22. 2 punkty Michael Jebsen-Jensen, 1 punkt Dimitri Berger, a stawkę zamknął w tym wyścigu zawodnik w kasku żółtym, a więc René Bach. I za chwilę wyścig 18. No, zobaczymy Nickiego Petersena w kasku żółtym. Patrzę szybko na dorobek Nickiego Petersena. Na razie w 3 biegach 5 punktów, ale no, mogło być lepiej. Na pewno kibice drużyny Holsztedt spodziewali się lepszej postawy po Nickim Petersenie, ale może w tym biegu Nicky okaże się najlepszy, bo praktycznie w każdym biegu, w którym startuje Nicky, jest gdzieś tam faworytem. Tutaj widzimy, że znowu z wielkimi problemami zawodnik GKM-u Grudziądz, ale w swoim stylu Nicky teraz przedłuża prostą i już wydawało się, że wskoczy nawet na drugie miejsce. Na razie jest trzeci Nicky Petersen. Prowadzi, o ile dobrze zdążyłem zauważyć, Benjamin Basso, a Nicky Petersen, proszę zobaczyć, on jest na miejscu trzecim dopiero, ale to się jeszcze wiele tutaj może zmienić, bo jest bardzo ciasno. Widzimy, jak blisko siebie jadą zawodnicy. Nicky już jest drugi. Nicky za chwilę będzie atakował też pierwszą lokatę. Jest podrażniony na pewno Nicky Petersen, że tutaj mniej utytułowani żużlowcy tak frywolnie sobie z nim radzą, ale Nicky wykorzystał prędkość swojego motocykla na prostej. Wystarczyło, że zrobili mu troszeczkę więcej miejsca i Nicky już to wykorzystuje, a więc momentalnie praktycznie z trzeciej lokaty przedziera się na pierwsze miejsce Nicky Petersen. Jeszcze tak ostentacyjnie widzimy, no, w stylu Nickiego Petersena, gdzieś tam jeszcze ręką wymachiwał w stronę Benjamina Bassa, jakby chciał mu powiedzieć, kolego, ale no, z czym do ludzi, no, szanujmy się, 20 lat dłużej jeżdżę od ciebie na Speedwayu,
trochę szacunku dla starego mistrza, oto młodego zawodnika, Benjamin Bacso. I tak może być zadowolony Bacso, że jechał długo na pierwszym miejscu przed Nickiem Petersenem. No i jakby nie patrzeć, dwa punkty zdobył w tamtym wyścigu. A my już mamy wyścig 19, a więc zamykający część zasadniczą Pucharu Danii, finału Pucharu Danii, bo wyścigi 20, 21 i 22 to wyścigi nominowane. No i standardowo mamy wyścig rezerwowych w tym wyścigu 19. Wyścigi 5, 4 i 19 w tych zawodach to wyścig rezerwowych. I wystartowali. Jesper Knudsen najlepiej z pierwszego pola, ale to się za chwilę może zmienić. Jedzie Markus Birkemaus, a więc tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że Birkemaus póki co w tych zawodach miał dwie trójeczki. On do tej pory dwukrotnie wygrywał w tych biegach rezerwowych. A teraz niespodziewanie jedzie dopiero na miejscu trzecim, bo druga lokata to Silas Hück. Stawkę zamyka w kasku żółtym Sam Jensen. A prowadzi Jesper Knudsen. Kto oglądał, kto śledzi regularnie nasze dotychczasowe transmisje, podniosło niebezpiecznie motocykl Jensenowi. Na szczęście opanował maszynę i nie wjechał w będącego tuż przed nim Markusa Birkemosa. Szybko dokończę swoją poprzednią myśl, że kto śledzi wszystkie nasze dotychczasowe transmisje z Ligi Duńskiej i nie tylko z Ligi Duńskiej, bo transmitowaliśmy już różne zawody z Danii, ten wie, że Jesper Knudsen naprawdę ma papiery na to, aby za chwilę być bardzo, bardzo, bardzo dobrym różlowcem. No, nazwisko, jakby nie patrzeć, zobowiązuje. Jesper Knudsen 3 punkty, 2 punkty, Silas Hück 1, Markus Birkemaus, Sam Jensen nie dojechał do mety, tak przynajmniej sugeruje nam realizator prezentujący grafikę. I za chwilę będziemy świadkami wyścigów nominowanych, wyścig 20, 21 oraz 22. Trzej najlepsi różlowcy z każdej drużyny pojadą w tych wyścigach, oczywiście od najmniejszej do największej zdobyczy punktowej, a więc w 22 biegu pojadą ci, którzy w tych zawodach zdobyli tych punktów najwięcej. Na pewno będzie to Anders Thomsen. Myślę, że to będzie też Nicki Petersen, ale oczywiście to wyścig 22, a przed nami wyścig 20. Roan Tangate, René Bach, Fredrik Jakobsen i Mats Hansen. Widzimy 43 punkty, deklasacja można powiedzieć. Sunderland, Slangerup dopiero 32, a więc tutaj już nic się nie wydarzy. Ekipa Sunderland wygra te zmagania. Pytanie tylko, jaką różnicą punktów. I wystartowali Roan Tangate. On chyba będzie na prowadzeniu i proszę zobaczyć, jaką przewagę zdążył już wypracować sobie w tym wyścigu. Australijski żużlowiec unitarnów. Walka o drugie miejsce. Na drugą lokatę wskakuje René Bach. Widzimy, że blisko niego w kasku czerwonym Fredrik Jakobsen, a stawkę zamyka Mats Hansen. Blisko siebie jedzie ta trójka zawodników, bo Roan Tangate, widzimy, aż kamera nie łapie tego zawodnika. O, tak gigantyczną przewagę osiągnął zawodnik z antypodów, Roan Tangate. Po dwa punkty jedzie René Bach, Fredrik Jakobsen trzeci. I stawkę zamyka w kasku niebieskim Mats Hansen, tak jakby troszeczkę już zeszło powietrze z zawodników Sunderland, bo już sobie zapewnili zwycięstwo w tych zawodach i mogli sobie pozwolić na to, żeby tutaj przyjechać na ostatnim miejscu. A Roan Tangate w wyścigu 20, a więc w pierwszym wyścigu nominowanym, notuje 3 punkty i kończy zmagania z dorobkiem 10 punktów. Zaczął od trójki, potem 2-2-0 i skończył na trójeczce, a więc myślę, że umiarkowanie będzie zadowolony ten żużlowiec. Wyścig przedostatni, wyścig 21. Kai Hukenbeck, Andreas Jäger, Rasmus Jensen i Benjamin Basso. Widzimy, że jeśli chodzi o punktację generalną, no to Slangerup jest pewne drugiego miejsca, Holstedt pewne trzeciego, a stawkę w dzisiejszym Pucharze Danii zamkną żużlowcy gospodarze, a więc żużlowcy Fjellstedt, którzy w tych zawodach po prostu pojechali najgorzej, nie wykorzystali atutu własnego toru.
Wyścig 21 już się zaczął, znowu ciasno, znowu ciekawie, znowu niebezpiecznie, ale jedziemy. Zawodnicy blisko siebie w kontakcie i na prowadzeniu zawodnik Sunderland, a więc dzisiejszego zwycięzcy Pucharu Danii, ale poczekajmy, bo tutaj widzimy bardzo emocjonująco w tej 21 gonitwie póki co prowadzi Kai Hückenbeck. Ale tak jakby kratkę na to pierwsze miejsce miał jeszcze Rasmus Jensen. Widzimy, że gdzieś tam momentami zbliża się do Niemca Rasmus Jensen, ale Hückenbeck napędzony po szerokiej nic sobie z tego nie robi. Ostatnie okrążenie i chyba dowiezie te 3 punkty Kai Hückenbeck, który widzimy konsekwentnie jedzie cały czas gdzieś tam po balotach. 2 punkty dla Rasmusa Jensena w kasku żółtym. Tak troszeczkę nienaturalnie przejechał ten ostatni łuk. Rasmus Jensen dojechał do mety na drugim miejscu. Andreas Jäger, 1 i bez punktu Benjamin Basse. Jeśli chodzi o Andreasa Jägera, zawody też takie w miarę dobre. Myślę, że kibice Polonii Bydgoszcz mogą być zadowoleni. W sumie 8 punktów tego zawodnika. 1 defekt, 3-3 i teraz 1. No a przed nami ostatni wyścig, wisienka na torcie. Już wszystko wiemy, jeśli chodzi o klasyfikację końcową, bo wygra Sunderland. Drugie będzie Slangerup, trzeci team Fjellstedt, Holstedt, a ostatnia drużyna Fjellstedt. Ale to w tym momencie schodzi na dalszy plan, bo ten ostatni bieg zawsze chcą wygrać ci najlepsi, ci najlepiej punktujący. No i pytanie, czy Anders Thomsen zakończy te zmagania z kompletem punktów? Dla niego byłby to podwójny sukces, bo jego drużyna wygra te zawody, a on może skończyć jako niepokonany, ale jedzie Nicky Petersen i on tutaj podrażniony, on tutaj będzie chciał pokazać klasę, utrzeć nosa swojemu młodszemu koledze i to właśnie Nicky prowadzi. Drugi jedzie Anders Thomsen, no i teraz będzie musiał się mocno napocić żużlowiec Stali Gorzów, żeby wywalczyć ten upragniony komplet punktów, bo jeszcze tutaj zagroził mu w kasku czerwonym nieoczekiwanie Markus Birkemaus, bo to o tym też należy wspomnieć, że to właśnie rezerwowy drużyny gospodarzy jedzie w tym ostatnim wyścigu. Wygrał 2 wyścigi, 5 i 14 wyścigi przeznaczone dla rezerwowych i dostał szansę w wyścigu ostatnim, 22, można powiedzieć, że w nagrodę. Fjellstedt już przed tym wyścigiem nie miało szans na trzecią lokatę, co najmniej trzecią lokatę, więc Markus Birkemaus ma okazję jechać w wyścigu najlepszych, no bo też zdobył najwięcej punktów, co też świadczy o słabej postawie tej drużyny. Ostatni wyścig nie dostarczył może zbyt wielu emocji. Nicky Petersen, to jest cały Nicky. Może jechać słabo, ale w tych decydujących momentach nie zawodzi. 2 punkty Anders Thomsen, 1 Markus Birkemaus i bez punktu Michael Jebsen-Jensen. Jeszcze szybko patrzę na dorobek Nickiego Petersena, jak on dzisiaj jechał w tych zawodach. Otóż 2, 3, 0, 3, 3, 11 punktów tak naprawdę. Jedna wpadka w wyścigu 10, a tak to na swoim poziomie pojechał trzykrotny indywidualny mistrz świata. No i za chwilę powinniśmy mieć koronację. Proszę zobaczyć, tabela Sunderland 48 punktów, Slangerup 36, 28 Holstedt i 20 Fjellstedt. Drużyna Sunderland tutaj nie zagrożenie. Praktycznie od początku zawodów prowadziła, ostatecznie wygrywa różnicą 12 punktów. Drużyna Nikolaj Klint, Anders Thomsen, Kai Hückenbeck, Hansen oraz Knudsen. Tutaj widzimy zawodników Slangerup z Ranem Tongaitem na czele. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te zmagania. Puchar Danii 2021 przechodzi do historii. Zapraszam Państwa na kolejne relacje żużlowe na kanale Bez Speedway TV. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, lajkowania, zostawiania komentarzy. A za dzisiaj dziękuję już Państwu. Krystian Natoński. Do zobaczenia, do usłyszenia.